Ostatnio odezwał się do mnie Patryk z firmy SAT z propozycją przetestowania poduszki z wbudowanymi głośnikami. Oczywiście nie byłbym sobą, gdybym nie sprawdził tego tematu i nie wziął go na tapetę. Wspomniany gadżet jest póki co dostępny w dwóch kolorach. Co do ceny tutaj zbytnio nie chcę się wypowiadać, ponieważ nie mam porównania do innych firm. Jeżeli jednak kogoś zainteresowałem, to z kodem Maciek testuje, macie dodatkowy rabat. Wizualnie przypomina mi to trochę przerośnięty zagłówek z fotelu samochodowego albo jakiegoś innego mebla, który swoją drogą na początku jest średnio wygodny, ale podobno po pewnym czasie to się ma wyrobić i to się ma zmienić. Warto również dodać, że poduszka swoje waży. Jest to chyba ponad kilogram, ale wynika to z faktu, że mamy tutaj upchnięte aż 4 głośniki, plus do tego nam jeszcze dochodzi specjalny drgający wkład. Jedyne co mi nie podeszło to zbyt prosty panel, do którego jak dla mnie spokojnie można było dorzucić jakiś drobny wyświetlacz z 2 dodatkowymi przyciskami, przy pomocy których na przykład moglibyśmy regulować głośnością, ewentualnie można by się było pobawić korektą dźwięku. Ewentualnie, jeżeli to było zbyt skomplikowane, można było również zrobić dedykowaną aplikację. No chyba, że taki jest zamysł, że odpalacie poduszkę, łączycie ją ze smartfonem czy z tabletem i zrobione niczym się nie musicie przejmować. Tylko tutaj jest jedna bardzo istotna kwestia i jeden problem, a mianowicie w momencie, gdy urządzenia są sparowane, to ta poduszka przestaje być widoczna dla innych urządzeń. Przynajmniej ja tak miałem z Apple'owymi produktami. Jak chciałem ją połączyć załóżmy z tabletem, to najpierw się musiałem rozłączyć od smartfona, dodatkowo musiałem ją wymazać i dopiero wtedy mogłem ją połączyć. Jeżeli chciałem wrócić, no to znowu trzeba było ten sam zabieg powtórzyć. Jakościowo dźwięk wypada całkiem fajnie, tylko musi być spełniony jeden podstawowy warunek, a mianowicie ta poduszka musi być cały czas podstawiona pod głowę. Jeżeli chcielibyście jej używać jako głośnik wolnostojący, to najprościej mówiąc, to nie ma sensu. W moim przypadku ona najlepiej się sprawdziła w momencie, gdy oglądałem filmy typu 1917, Dunkierka czy Mad Max. Są to filmy, które dostały m.in. Oscara za dźwięk. Jeżeli ją sobie ustawicie tak na 70% głośności, to gwarantuję wam, że będziecie mieli oddany każdy detal oraz każdy szczegół, który pojawia się w filmie. Oczywiście mam tutaj na przykład. Przy muzyce nie było już takiego wow, ale to wynika z kilku bardzo prostych faktów, a mianowicie ja preferuję słuchać muzykę na słuchawkach i to w dodatku na kablu, b muzyka, której słucham nie do końca była dopasowana do tej poduszki, albo poduszka nie była dopasowana do muzyki, c każda płyta jest inaczej nagrana i ten miks jest zrobiony w zupełnie inny sposób i tutaj również to było słychać, ale też nie chcę być gołosłowny i podrzucam wam kilka sampli, żebyście sobie sami mogli posłuchać jak to. Na stronie producenta widziałem również informację o koleżance, która zajmuje się ASMR i podobno ta poduszka nadaje się do tego idealnie. Muszę przyznać, że pobawiłem się tym dosłownie przez kilka sekund, ale to nie są zupełnie moje klimaty. Ja nie jestem też fanem, jak ktoś mi mlaszcze, dmucha czy sapie do ucha. Chyba, że komuś by było mało, to na YouTubie jest masa materiałów na ten temat i naprawdę niektóre są strasznie cringe'owe. Ewentualnie, jeżeli nie jesteście fanem jakiejś super rozrywki, to wydaje mi się, że do ślizgacza typu 765 dni, gdzie nie ma zbyt wiele dialogów, ta poduszka również będzie całkiem fajnie. Przy okazji będzie wam jeszcze wibrować. Postanowiłem jeszcze zapytać jedną osobę, co sądzi na temat tej poduszki, żebyście mieli jakieś porównanie i żebyście tylko i wyłącznie nie opierali się na mojej osobie. Dobra, pobawiłeś się przez chwilę poduszką, puściłem ci różne wspaniałe dźwięki ASMR, posłuchałeś muzyki, obejrzeliśmy kilka filmów, jak wrażenie? No tutaj poduszeczka Kiwi, bardzo przyjemna jest. Kształt jest taki, że fajnie można ją sobie ułożyć nawet tak niekoniecznie na łóżku i pochillować trochę pewnie na kanapie czy w innym miejscu. Na pewno fajne dla kogoś, kto niekoniecznie chce czegoś posłuchać przez słuchawki przed snem, ale też niekoniecznie chce cały głośnik, używać mocy całego głośnika, na przykład Bluetooth czy jakiegoś domowego sprzętu. Dosyć mocny bas, także to już w zależności od tego, czy ktoś lubi, na zawsze pewnie można zmienić ustawienia odtwarzania na wokal na przykład, a niekoniecznie ten bas musi być taki, te niskie tony muszą być takie wyraźne, ale może komuś to pasuje, nie wiem,
charakterze może jakiegoś masażu czy czegoś. Myślę, że fajne do podcastu, na przykład do posłuchania jakiegoś podcastu przed snem, czy na przykład filmu właśnie, super. Ten dźwięk jest całkiem niezły. No nie wiem, zastanawiam się tutaj, pewnie fajnie by ją było w jakąś poszewkę obić. Nie wiem, czy jest taki, czy są takie kształty na rynku. No obsługa banalnie prosta, no bo co, tutaj jest Bluetooth i ładowanie, prawda? Także standard. Ogólnie na pewno na plus, na pewno ciekawa sprawa i pewnie jakaś nisza na rynku jest, która się tym zainteresuje. Także no, ja polecam. Okej, dzięki wielkie. Słuchajcie, na dzisiaj będzie to tyle. Według mnie sama koncepcja z poduszką jest całkiem fajna, tylko w tym przypadku ona wymaga dopracowania. Typu stworzenie dedykowanej aplikacji, stworzenie jakiegoś prostego panelu sterowania, dołożenie kilka podstawowych funkcji, czy rozwiązanie problemu z łącznością Bluetooth. Ja osobiście firmie SAT kibicuję i mam nadzieję, że ten produkt w kolejnych generacjach będzie jeszcze lepszy. Jeżeli będziecie mieli jakieś pytania, piszcie śmiało i widzimy się wkrótce. Do zobaczenia, cześć.